Te szalone lata 20. to tytuł konkursu kosmetycznego, który odbył się 11 czerwca w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie. Uczestniczki przywitał dyrektor medyka Wojciech Szymczak. Iwona Nolbert, nauczycielka kosmetologii, opowiedziała o kobietach tamtych lat, związanymi z nimi światem mody i filmu. Tak jak powiedziałam na wykładzie, że właściwie ta sama moda, ona jak gdyby sama nie idzie tak od siebie, musiało się coś wydarzyć, a więc ten entuzjazm po pierwszej wojnie światowej, no i ta emancypacja kobiet, tak? Wtedy kobiety zaczęły być, tak, inaczej postrzegały politykę. Tak samo zaczęły zasiadać w takich zakładach pracy, także zmieniła się w ogóle rola kobiety. Właśnie te lata 20. były tą przełomową i one tak naprawdę trwają do dziś. W szranki stanęło 9 drużyn. Pojawiły się kobiety wampy, dziewczyny w krótkich fryzurach i w sukienkach o charakterystycznym kroju. Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zwróciła uwagę na podwójną trudność zadania. Myślę, że w tego typu makijażu najtrudniejsze jest to, żeby wyłowić właśnie charakter tamtych lat, żeby nie przesadzić z kolorem, z konturem. Ja nie jestem z wykształcenia kosmetyczką, ale myślę, że dziewczyny miały największy chyba problem w tym, że jednak żyjemy zupełnie w innych czasach, mamy zupełnie inne kosmetyki, a trzeba było też wydobyć tą barwę, trzeba też było wydobyć ten taki charakterystyczny makijaż dla kobiet, który niekoniecznie dzisiaj na co dzień stosujemy. Więc dziewczyny wykazały się nie tylko umiejętnością samego makijażu, techniką, ale też musiały trochę wejść w historię i poczytać, jak ten makijaż wtedy był stosowany i jak te kobiety wyglądały. A na co zwracały uwagę konkursowiczki przy kreowaniu stylizacji? Oko, bo musi być ono mocno podkreślone. Też usta, usta były też bardzo czerwone, takie dosyć napigmentowane. No i oczywiście charakterystyczne brwi. Że te ciemne takie oczy, płaskie brwi, wyraźne usta. Ubiór. Ubiór to przede wszystkim takie trochę... Niepodkreślona talia. Tak, takie trochę ubrania zdjęte z babci, ale bardzo takie szykowne i eleganckie. Przede wszystkim jest mocny, skupia się na oczach, brwiach i ustach, jednocześnie będąc skromnym, ale takim z przytupem. Tego typu wydarzenia stały się już tradycją. Od lat edukatorzy z medyka stwarzają uczennicom kierunku technik usług kosmetycznych możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentu. Konkursom co roku przewodzi inny temat. Były już podróże w świat fauny i flory morskiej, sztuki kubistycznej czy bajek Walta Disneya. Tegoroczne założenia konkursu najlepiej zrealizowała drużyna pod przewodnictwem Alicji Pawlak z WSC KZiU w Rawiczu. Drugie miejsce przypadło Oldze Pomogier z Ostrowa Wielkopolskiego. Trzecie miejsce zdobyła Klaudia Czabajska z Poznania. Czwarte miejsce zajęło WSC KZiU w Koninie, reprezentowane przez Julię Tralewską. Wśród ufundowanych nagród były m.in. kurs kosmetyczny, krzesło reżyserskie do makijażu, profesjonalne kufry kosmetyczne, wegańskie akcesoria do makijażu i oczywiście kosmetyki. W imieniu marszałka województwa wielkopolskiego i członka zarządu województwa wielkopolskiego Pauliny Stochniałek nagrody wręczyła Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie Wojciech Szymczak. Honorowy patronat objął marszałek województwa wielkopolskiego.